Jesteśmy świeżo po zakończeniu spotkania Górnik Zamek Książ Wałbrzych, Wigry AZS Politechnika Opolska. Ten mecz zakończył się zwycięstwem drużyny gości 92-85. W pierwszej części trener drużyny Politechniki, pan Robert Skiwniewski oraz Michał Jadłowski opowiedzą o przebiegu spotkania z perspektywy Opolan. Panie trenerze, proszę o podsumowanie. Jestem pod wrażeniem barwy pana głosu, naprawdę. Super się pana słucha, oglądam pana konferencję. Tak trzymać. Tak samo jak gratuluję kibicom tego serca, tego kibicowania, tego wsparcia przede wszystkim swoich koszykarzy i drużyny. Życzę wszystkim kibicom Górnika Wałbrzych awansu do Ekstraklasy, bo zasługują na to. Macie wszystko, czego tutaj potrzeba, aby w niej grać. Co do meczu, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy do Jaskini Lwa. Wiedzieliśmy, że mecz będzie trudny, brudny, że sędziowie będą mieli nie lada wyzwanie grać w takiej atmosferze. Na dodatek na przedwczorajszym treningu Adam Kaczmarzyk, nasz kapitan, podkręcił kostkę, przez co nie mógł dzisiaj wystąpić. I chciałem powiedzieć, że tak mnie duma rozpiera, że mogę pracować z tymi graczami, których mam w zespole, że serce mi tak wali, że to jest naprawdę coś niesamowitego. W trudnych chwilach wspierają się, grają razem i nie pękają w takich momentach, w takich miejscach. Dlatego jeżeli będą oglądać tą konferencję, chciałbym, żeby to usłyszeli, że jestem z was dumny. I naprawdę to jest przywilej i przyjemność być waszym trenerem. Wygraliśmy ósmy mecz z rzędu. Ostatni mecz w tym roku. Zakończyliśmy pierwszą rundę zwycięstwem. I mam nadzieję, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, bo myślę, że potrafimy grać w koszykówkę, nasza gra się może podobać. Rzucają 90 punktów w najlepszej defensywie w lidze, robi wrażenie. I po raz enty powiem, że jestem dumny z mojej drużyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie trenerze. Michale, jak ten mecz wygląda w twoich oczach? Dzień dobry. Na początku chciałbym pogratulować kibicom, bo to co trener mówił, że stwarzają to jeden z najlepszych klimatów i są to jeden z najbardziej wyjątkowych kibiców w Polsce. Może czasami zbyt perwersyjnie i zbyt ofensywnie kibicują, ale tworzy to niesamowity klimat i wszyscy wiemy, jak się gra w Górniku Wałbrzych. Także gratulacje i brawa dla was. Po drugie, no ja też jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jak gramy zespołowo, jak dzielimy się piłką, jak wszyscy się cieszymy z akcji kolegi, jak szukamy się nawzajem. To było dzisiaj widać. Oddaliśmy serce na parkiecie, walczyliśmy do końca, wierzyliśmy do końca. Także jestem z nas dumny bardzo. Niczym prawdziwi mikofile w lesie. Daliśmy z siebie wszystko i czuliśmy się bardzo dobrze na parkiecie. I jako, że tak powiem, koczkodan tej drużyny, chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim i do zobaczenia. Bardzo oryginalne podsumowanie, Michale, dziękujemy za nie. Jeżeli są jakieś pytania do drużyny gości, to proszę ich zadawać w tym momencie. Dobry wieczór, trenerze, Tomasz Piastowski, już co? Ja chciałbym zapytać o konsekwencje w waszej grze, bo przy takim dopingu, przy takiej presji na wynik, rozgrywacie akcję, w której piłkę dotykają wszyscy zawodnicy, wykonujecie 20 podań, szukacie się nawzajem na boisku i trafiacie ważny rzut za trzy. Skąd ta konsekwencja? Przede wszystkim z chęci graczy do grania takiej koszykówki. Zawodnicy na początku tygodnia zostali poinformowani, co ich czeka tutaj w hali Aqua Zdrój i konsekwentnie z dnia na dzień przypominaliśmy o tym, uczulaliśmy ich, także podświadomie gdzieś programowaliśmy ich na to. Z drugiej strony to nie pierwszy mecz, gdzie ta piłka trafiała do gracza, który miał ją dostać. Tutaj nie ma zawodnika, który jest liderem tego zespołu, który będzie brał ciężar gry na siebie, na swoje barki. Tutaj liderem jest wolny zawodnik i jemu trzeba dostarczyć piłkę. To jest taka nasza filozofia. I tak jak niektóre drużyny mają, na przykład Bryant w Śląsku Wrocław, wiemy, że on będzie rzucał decydujące rzuty, on będzie oddawał najwięcej rzutów, on będzie zdobywał najwięcej punktów. Tak w tej drużynie mój pomysł był taki, jest taki, że tak jak powiedziałem, każdy ma się czuć potrzebny, każdy ma się czuć ważny. Ja rozumiem, że są gracze, którzy chcieliby grać więcej minut, ale krok po kroku. Najważniejsze, że drużyna wygrywa, bo tutaj ego jest schowane do kieszeni, a liczy się dobro drużyny i tutaj konsekwentnie realizujemy ten pomysł. Do tej kwestii jeszcze mógłbym dodać, że trener nam bardzo często powtarza sentencję good to great i tego właśnie szukamy. Coś
przejść, poproszę. Nie chciałem to dać. Dominik Hołda, Emocje TV, Wałbrzych dla Was. Trenerze, chciałem zapytać o Adama Kaczmarzyka właśnie, o tą jego nieobecność. Nie ma oficjalnych raportów medycznych w pierwszej lidze. Czy według trenera byłoby to dobre, gdyby był obowiązek wprowadzania takich informacji dla kibiców właśnie, dla mediów przed meczem? Kto nie zagra, kto nie jest dysponowany? Bo wiemy, że to też jest taka gra pomiędzy zespołami. Ukrywamy zawodnika kontuzjowanego przed meczem, ale czy to może nie podniosłoby ligi na wyższy poziom, gdybyśmy wiedzieli, że ktoś nie zagra już wcześniej? Wiem, że pan redaktor jest zagorzałym kibicem koszykówki, co bardzo cieszy, bo im więcej pasjonatów, tym lepiej. A co do odpowiedzi na to pytanie, to jest śliski temat, bo stopamy po cienkim lodzie, bo to nie tylko chodzi o to. Powiem nawet coś takiego, że gdyby nie filmik na mediach społecznościowych Górnika Wałbrzych na Facebooku, to nie spodziewalibyśmy, że Witalij Kowalenko zagra. Ja dzisiaj rano dorzuciłem do scoutingu urywki filmu dzięki temu filmikowi, także to też jest jakieś narzędzie, którym się posługujemy, oczywiście z którego można korzystać, ale jak najbardziej, takie raporty tak, ale to jest nie tylko to, to jest dużo rzeczy i tak jak mówię, to jest temat rzeka. Na dłuższą rozmowę. Macie 12 graczy, wiem, że szukacie kolejnych. Fajnie, że głośno mówicie o awansie, to szanuję. Zawodnicy wiedzą, o co grają. Tak jak powiedziałem na początku, Wałbrzych zasługuje na ekstraklasę. W takiej atmosferze grać, to jest przyjemność dla mnie jako byłego gracza, czy teraz jako trenera. To jest, po to się gra, po to się trenuje i to jest tylko przyjemność. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, panie trenerze, gratulujemy. Widać dzisiaj było to flow w drużynie z Opola, że ta piłka naprawdę krążyła w sposób przemyślany i egzekucja była na bardzo wysokim poziomie. Także jeszcze raz gratulujemy również stworzonego widowiska, bo to była kapitalna promocja pierwszoligowej koszykówki od Górnik Kosz. Życzymy wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Druga część konferencji prasowej to obecność trenera Górnika Zamek Książ Wałbrzych, pana Andrzeja Adamka oraz zdobywcy 16 punktów grającego z numerem 55 Krzysztofa Jakubczyka. Panie trenerze, proszę o podsumowanie. Po pierwsze gratulacje do drużyny z Opola. Naprawdę zagrali dzisiaj bardzo dojrzałą koszykówkę, super się dzielili piłką. Od pierwszej minuty byli w meczu z olbrzymim zaangażowaniem. I to w zasadzie naprawdę gratulacje dla trenera Skibniewskiego, dla drużyny z Opola. My bardzo źle weszliśmy w mecz, że tak powiem. Nie wiem, kolejny raz po jakiejś przerwie wyglądamy bardzo źle, w sensie takim, że nie możemy się pozbierać. Te przerwy chyba nam troszeczkę nie służą. Ciężko cokolwiek powiedzieć, naprawdę więcej na ten mecz. No, staraliśmy się wrócić do tego meczu, staraliśmy się walczyć. Popełniliśmy naprawdę dużo prostych strat. W pewnym momencie naprawdę baliśmy się podjąć decyzję rzutową, nawet z otwartych pozycji. No i to tak skutkowało. Ten obraz, mecz był bardzo szarpany, taki niewygodny. Do tego się nałożyło wiele innych czynników, które są bardzo dobrze widoczne tutaj w statystykach. No to tak naprawdę tyle, co chciałbym powiedzieć o tym spotkaniu. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Krzysztofie, przede wszystkim pierwsze pytanie, jak twoja broda, czy ty masz założone szwy, czy weszło się bez tego? I drugie pytanie, od razu, żebyś miał możliwość szerszej odpowiedzi, jak to spotkanie wyglądało w twoich oczach, bo Górnik do czwartej kwarty miał kapitalny prąd, był w stanie doprowadzić do tej dogrywki, ale na tym finiszu, na tej końcówce niestety jakby tego prądu zabrakło. No tak, jeżeli chodzi o brodę, to nie obyło się bez szwów. Sztab medyczny jakoś to tam potrafił zatamować krwawienie, na pewno nic przyjemnego, ale też nic poważnego, na szczęście. Co do meczu, no rzeczywiście no, Opole zagrało bardzo dobry mecz w mojej ocenie, wykorzystywali swoje gdzieś tam przewagi. Nie mogliśmy złapać rytmu, co łapaliśmy rytm, to jakoś takim dziwnym trafem dostawali zawodnicy szanse z rzutów wolnych,
nie wiem, być może bardzo albo zbyt agresywnie broniliśmy, albo nie wiem, albo oni umiejętnie wykorzystywali nasze jakieś błędne ustawienie. To już nie do mnie pytanie. No to na pewno nie był nasz jakiś wybitny mecz. Możemy grać lepiej. Ale no, porażki też są elementem sportu i od czasu do czasu dobrze przegrać. Pod warunkiem, że właśnie się wyciągnie z tego lekcję. Myślę, że tutaj będziemy w przyszłym tygodniu to analizować. Na gorąco to na pewno... No, nie chcę czegoś powiedzieć. Najważniejsze, że zęby są. Ruszają się, ale są. To jest... Myślę, tak, będę miał bardzo czym, istotna sprawa. Będę miał czym gryźć i trawić tą porażkę. Będę miał czym przetrawić tą porażkę. O. Zachęcam do zadawania pytań, bo proszę. Wiemy wszyscy, o czym mówimy, tak? Mówicie to w sposób zawoalowany, a ja zapytam wprost. Ta dysproporcja w rzutach wolnych, trenerze, to z twojej perspektywy, wysokości parkietu. Faktycznie tak agresywnie graliśmy, tak mocno na nich siedzieliśmy, że aż 48 do 21. Ponad dwukrotnie więcej wykonywali rzutów wolnych przeciwnicy. No co mam odpowiedzieć na to pytanie? Bo naprawdę... Szczerze to nie widziałem chyba jeszcze czegoś takiego, no ale No super, no. Wyśmienicie nas atakowali, no i rzucali 48 osobistych. No. Nasze 21 przy tym wygląda dosyć blado. Ale tak się potoczył mecz. No dobra, zapytam trochę inaczej. Czy te akcje, które rozgrywali rywale z Opola, tak? Bardzo fajnie się dzielili piłką, to co powiedziałeś. W akcji każdy dotykał piłki właściwie. Kilkanaście podań i wychodzili na czystą pozycję. Czy ten korkocią, który nam zafundowali w wielu momentach, nie było możliwości zareagowania w jakiś sposób, żeby zastopować tę akcję? Co no, normalnie no, reaguje się obroną, że tak powiem, na takie akcje. Tak? Natomiast no, dzisiaj widocznie nasza obrona była no, na tyle zła, że straciliśmy trzech zawodników za pięć fauli. Spadło no i ten numer, no, to jakby, no, naprawdę ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo taki mecz, no, no, nie chce się komentować takich spotkań po prostu. Zagraliśmy ułomnie, że tak powiem, na początku spotkania i potem no, było ciężko wrócić do meczu. Potem jakiekolwiek próby, że tak powiem, powrotu do tego spotkania, no fitowały w to, co fitowały. No, ciężko jest bronić, jak od razu gdzieś tam wskakujemy na bonus i potem no, każdy jakiś agresywniejszy kontakt jest gwizdany, więc no, mecz się nie ułożył totalnie po naszej myśli. Naprawdę, ale nie chciałbym tutaj, żeby powstał jakiś zły obraz z tego wszystkiego, że gratulacje jeszcze raz dla drużyny z Opola za naprawdę bardzo dobry mecz, za to jak się dzielili piłką, zagrali naprawdę bardzo dojrzale i myślę, że to jest takie podsumowanie do tego spotkania. My musimy po prostu, naprawdę szkoda, całą rudę pracowaliśmy nad tym wynikiem, który mieliśmy. No dobra, no, rok się kończy, mamy nadzieję, że po prostu, że nowy rok będzie równie dla nas może powiedzieć, nie wiem, szczęśliwy czy dobry, tak jak pierwsza runda była, bo tak, no mówmy się szczerze, ciężko na to pracowaliśmy, bardzo ciężko. No. Trenerze, dużo się ostatnio mówi w lidze o tym, o tej jakości sędziowania. Właśnie mam takie pytanie, czy jest jakiś kanał komunikacji między klubami a sędziami, gdzieś wymiana spostrzeżeń, doświadczeń, szkolenia? Może tego brakuje, bo coraz głośniej jest o krytyce pracy sędziów. Ja takiego kanału nie znam, szczerze mówiąc. Może jest, nie wiem. Ale gdyby na przykład była taka możliwość stworzenia takiej platformy, czy trener byłby za tym, żeby coś takiego się pojawiło? Wiecie Państwo, no, to jest bardzo dobra idea. No, generalnie kiedyś w Ekstraklasie przed sezonem były takie spotkania sędziów i trenerów, na których było omawiane to, co będzie gwizdane, to, co będzie egzekwowane, prawda? Więc no, ja uważam, że to jest super idea. No, natomiast no, nie chciałbym się podłączać tutaj w ten nurt, bo wiemy dobrze, o czym mówimy i tak dalej. W sensie
jakieś tam konferencje się odbywały. Natomiast ja powiedziałem zawodnikom jedno w szatni. Naprawdę musimy to oglądnąć jeszcze raz. Niech każdy zapyta siebie, jak podszedł do spotkania, jak był gotowy do tej gry i dlaczego musieliśmy potem cały czas gonić drużynę z Opola. I to jest jakby clue tej całej sytuacji. No i my musimy się skupić na sobie, a nie wiem, nie szukać tam jakichś dodatkowych problemów i zewnętrznych, to może w ten sposób. Dziękuję. Bardzo elegancka, dżentelmeńska powściągliwość w słowach, panowie. Doceniamy to, ale już tak, żeby to spiąć klamrą, ostatnie pytanie do was. Zawsze, zazwyczaj my składamy życzenia, ale teraz już podajmy Krzysztofa, później do trenera. Panowie, czego życzyć w nadchodzącym roku białoniebieskiej drużynie? Może podajmy Krzysztofa. A ja to tak szczerze mówiąc nie wierzę w życzenia, wszystko to co możemy sobie życzyć wszystkiego, co byśmy sobie zamarzyli, ale to tak naprawdę wszystko trzeba podnieść z parkietu, w treningach. Wiadomo, że tutaj się spotykałem po to, żeby nasz zespół grał jak najlepiej, ono jak najwyższe cele i powiedzmy, żebyśmy mieli jak największy wpływ na to. O, może tego właśnie, żebyśmy zniwelowali te czynniki zewnętrzne, żebyśmy sami decydowali o tym, żeby nasza gra wyglądała jak najlepiej i żebyśmy mieli właśnie los w swoich rękach, a nie właśnie jakichś czynnika zewnętrznych. Pan trener, jak się do tego stosuje? Ja zawsze wszystkim życzę zdrowia, bo to jest myślę najważniejsze, naprawdę wszystkim. Nie staram się, jak to mówię, że to co się daje do wszechświata, to podobno to wraca. Jestem bardzo, staram się być bardzo otwarty w tych sytuacjach, także mówię, wszystkim życzę dużo zdrowia, wszystkim. Ja myślę, że sobie bym życzył i całej drużynie również dużo zdrowia, żeby te kontuzje nas omijały, żebyśmy mogli być razem po prostu cały czas w treningu, razem walczyć, razem wygrywać, razem przegrywać. Bo takie mecze, umówmy się, będą się zdarzać, więc że nie jesteśmy jakimś, nie wiem, Los Angeles Lakers. Real Madrid, dokładnie, to jest bardzo, bardzo celna uwaga. I tak jak powiedziałem, zdrowia, no i odrobinę trochę tego sportowego szczęścia, bo ja myślę, że to jest potrzebne w sporcie. Także wam wszystkim również życzę, panowie, zdrowia i samozadowolenia. Wszystkiego, co robicie. Nic takiego się strasznego znów nie stało. Czy nic się nie stało? No to boli. Takie mecze bardzo boli. Szczególnie jak się naprawdę, mówię, całą rundę na to pracowało, żeby ten rezultat był taki odpowiedni, no ale okej, jedziemy dalej. Z kolei my oglądającym tę konferencję z ramienia klubu życzymy przede wszystkim wszystkiego dobrego oraz obecności, no bo Górnik, Zamek Książ Wałbrzych to gwarant naprawdę dobrych emocji. Na pewno tego w 2024 nie zabraknie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki.